Legenda o Kaczmie. Jest to miejsce Charkowej, w którym straszy. Dzisiaj straszy, ale tylko o północy i tylko w niektóre dni roku. Dlaczego straszy? Wielu to interesuje. Zastanawiają się starsi i młodsi, a nawet najmłodsi. Z ust do ust tajemnicy podawana jest pewna historia sprzed ponad 100 lat. Przed kamieniołomem była równina, rzeka płynęła innym korytarzem. Na tej równinie stała karczma. Właścicielem karczmy był Żyd pan Josek. Jego żona, pani Wioskowa, była wspaniałą kobietą. Przede wszystkim była życzliwą dla ludzi. Jeśli ktoś był w potrzebie, jeśli gdzieś zostały sieroty, jeśli kogoś spotkało nieszczęście, zawsze pani Wioskowa starała się w jakiś sposób pomóc. Do karczmy przychodzili miejscowi, ale też zatrzymywali się podróżni. Zjeżdżali do karczmy konno, bo wtedy podróżowano pieszo lub konno. Dla koni też było pomieszczenie, a konie piły wodę z dwóch rzeczek spotykających się w pobliżu karczmy. Do karczmy zjeżdżali kupcy i handlarze, przywozili różne rzeczy i sprzedawali. Kupowali zaś wyroby gamzackie. Na tym terenie bowiem rzemiosło gamzackie było rozwinięte, a wyroby wspaniałe. Służyła do tego odpowiednia prawie czerwona glina. Wymiennie handlowano również ręcznie haftowanymi obrusami, serwetami, bluzeczkami, makatami, halkami pod spódnice, a wszystko na najwyższej jakości lnianym płótnie. Były to różnorodne koronki robione na kołkach. W karczmie, jak to w karczmie, ludzie siedzieli, rozmawiali, słuchali wiadomości ze świata, handlowali, czasem popijali, a przy kieliszku opowiadali różne historie, zdarzenia i dziwne rzeczy. Przychodził do karczmy młody chłopak Wawrzek. Pracował jako pomocnik w gospodarstwie rolnym u pana Rojka, ojca pani Dziubaczkowej. Przychodził, siadał i słuchał, gdyż był ciekaw historii opowiadanych przez starszych. Raz wysłuchał legendy o Diabłej Dziurze w Bukowcu i długich podziemnych korytarzach oraz o wielkich bogactwach ukrytych w tych korytarzach pilnowanych przez diabła. Jeden z podróżnych powiedział, kto wie, czy te tunele nie dochodzą do karczmy Falkowej. Przecież karczma ma wielkie piwnice, karczmarzowi dobrze się powodzi. Wawrzek to usłyszał i zaczął nad tym myśleć. Wymyślił, że gdyby szedł do piwnicy, znalazł wejście do ukrytych skarbów, to byłby bogaty. Nie dawało mu to spokoju. Myślał, aż postanowił. Pewnej soboty po zakończonej pracy w gospodarstwie ubrał się i poszedł do karczmy. Siedział chwilę przy stole, a potem gdzieś zniknął. Udało mu się niepostrzeżenie wejść do piwnic. Więcej Wawrzka nie widział. Nikt w ślad po nim zaginął. Niedługo potem spaliła się karczma, zapadły się piwnice. Po karczmie nie zostało śladu. Natomiast od tego czasu zaczęło w tym miejscu straszyć. W latach 70. XX wieku robiono Falkowej drogę asfaltową. Zgodnie z planem drogi należało zmienić koryto rzeki. Koparki wybierały ziemię na miejscu dawnej karczmy. Skarbów nie znaleziono, ale w miejscu jednej z piwnic były ludzkie kości. Być może były to kości Wawrzka. Tak diabeł pilnie szczerzy swoich skarbów. Wawrzek zginął, karczma się spaliła i do dziś od ponad 100 lat w tym miejscu straszy. Dziękuję.